Przepraszam, dziewczyny, czym dla was jest muzyka, taką jaką gra Manam? Ja uwielbiam to. Muzyka Manamu, czym jest dla ciebie? Jest świetna. A dla ciebie czym jest muzyka Manamu? Wszystkim. Czym dla ciebie jest muzyka Manamu? Dla mnie? MKS Pogoń. Dla was jest muzyka Manamu? Rozrywką. Czymś pięknym i rozrywką. Tak. Dużą rozrywką. Wszystkim, dosłownie wszystkim. Dlaczego się tak świetnie bawisz tutaj? Po prostu jej głos. Charakterystycznie jej głos i jej ruchy. To po prostu jest imponujące. Chciałabyś taka być jak ona? No jasne. No tak słabo! W Szczecinie nie może być tak słabo. Powiem ci szczerze, że pierwszy raz widziałem taki koncert w Szczecinie. Byłem już na paru koncertach, ostatnio byłem na TSA, ale jednak nie to samo. To nie jest to, tak? Nie. A słowa, które śpiewa Kora, czy to są wasze słowa? Czy utożsamiacie się jakoś z tym, co śpiewa? Czy po prostu to jest tylko dokładka do muzyki dla was? No ja wiem. Według mnie to jest... Słowa są wszystkim. Są tacy, na przykład gitowcy się tym nie interesują, niektórzy na przykład siedzą w bramie i piją sobie wódkę, co nie? No to wiesz, niektórzy, gitowcy to są tacy, co się dzieli na przykład, co nie rozumiesz, to są tacy, co grypsują, takie inne sprawy, ale to w ogóle nie jest to, co nie? Nie, no... Gitowiec, tam jest... Na przykład ja namawiałem gitowców, jak pani to mówi, no nie ludzi, żeby przyszli ze mną na koncert, oni powiedzieli, ja wolę przyprawiać w bramosce niż iść z tobą tam świrować, nie? Czyli zaprzeczacie temu, że ta muzyka właśnie wyzwala takie złe odruchy, jak właśnie pijaństwo, to panoszenie się i tak dalej. Rok... Myślisz teraz, że jestem pijany, no nie? A ja jestem pijany z tego podniecenia, jak pani widzi. Mnie dwa razy z tamtej sceny wyrzucali przez pani. Szczecin! Nie wtedy zawsze będzie. Wolny! O czym młodzież w Szczecinie, młodzież polska chce usłyszeć w piosence, przy czym chce się bawić? O wolności. Przede wszystkim o młodzieży szczecińskiej, która chce wolności. O naszej wolności. Przesada jest, to nie mówimy, tylko w ogóle o prawdzie, co takiej na co dzień, rozumiesz? Ona właśnie, to jest ona. Usta spragnione. Dziewczyna, chłopak, coś takiego. Jest maska!
oznacza ten gest dla was? Wolność, solidarność. Wolność, solidarność wyzwala. Tak jest, wyzwala nas. Ludzi, czyli wy wszyscy wtedy, kiedy podnosicie te dwa palce w górę, jednoczycie się z sobą. Ja po prostu myślę, że są niektórzy, którzy muszą się bać. Tutaj, tutaj na koncercie. To jest jedna rodzina na koncercie. Odczuwamy to wszystko sami. Madam! 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 Jak musi się wyżyć. Alkoholu, to właśnie, w ten sposób, że możemy wyżyć. Możemy się wyżyć przy tej muzyce. Musimy się właśnie. Na przykład na ulicy, dokładnie, tak co nie, to musimy tutaj przychodzić. Nie możemy rzucać ani kamieniami, ani poramka wyzwania. Ale jaka by była atmosfera koncertu na przykład, gdyby zespół grał, a wszyscy by siedzieli na ławce i by się nic nie działo. Bo jak byłem proszę panią, to żeśmy wtedy wyżywali się wszyscy kamieniami, co głami się było, nie? Ale tak, prawie, wszyscy, co ja mówię. A tak, jeżeli jest tutaj, to my się wyżywamy naprawdę słowem, krzykiem, miłością, miłością do tego zespołu. Ale to jest niemożliwe ze względu na brak funduszu. Jestem robolem, ale przy tej muzyce się wyżywam. Nie mogę na kierowniku, to się wyżyję na tej muzyce. Żeby nie ta milicja też, żeby no wszystko byłoby ok. A dlaczego wam przeszkadza milicja? Przed chwilą chcieli mnie uderzyć. Ale niech pani powiedz, po co tutaj są? Jeżeli jest milicja, to czy tutaj się coś działo? Sram na milicję, wie pani. Ale po co oni tu są? Przecież my sami możemy się pilnować. Wcale są tu niepotrzebni. Możemy się stali, możemy się upoić tą muzyką i wyjść stąd spokojnie. Kocham bardziej tą Korę niż tą muzykę, naprawdę. Chcę cię puszczyć.